Witajcie w Stambule! Teraz zapraszam na cudowne zwiedzanie z Małgorzatą. Ale dużo ludzi, masakra. Naprawdę to 10, ale jeszcze nigdy nie miałam możliwości zwiedzania, także w końcu przyszedł ten czas, żeby coś więcej tutaj zobaczyć. No właśnie, w jakiej roli tutaj Małgorzata kurkowali? Tutaj jestem w roli ekspertki, osoby, która będzie opowiadać o kulisach życia lekkoatletów i o tajemnicach lekkoatletów, więc oglądajcie. Tak, tak wygląda, no ale to nie tak. No. Ludzie pomyślą, że kurwa naprawdę. Sławną instagramerką. To była taka patologia. Prosto w lewo. Prosto. Podróże kulinarne z Małgorzatą Chołupkowalik. Tak wygląda mięso, zapewne baranina. Ja nie jestem fanką tego rodzaju mięsa, więc to nie jest miejsce dla mnie. Ale nie jesteś wegetarianką. Nie, wegetarianką nie, ale baraniną nie. No więc tak. Jeśli chodzi o baraninę, to nie, ale wszystkie baklawy i takie cuda, bardzo, bardzo słodkie. O tak, takie rzeczy lubimy. No zaczekaj minutkę. No. Nie kupuj nic, nie, to potem usiądziemy sobie w jakiejś kawiarence. Dobrze. Przecież co, odwiedzimy. Dobrze. A jeden ruch tutaj mogę prosić. Pięknie. Dobrze. Poka. Ktoś wszedł z tyłu kadru, a coś wymyślimy. Nie, no spokojnie. Tutaj jest duża słodkość. Jednak, tak jak mówisz, kraj, w którym mężczyzna decyduje o tym, co kobieta ma mieć, tak, na głowie, nie? No, tak. Dla nas jest to nie do pomyślenia, nie? Tutaj. A, myślę, że ona niech tu podejdzie i wtedy tak. tu to powie, tak? Jak to się nazywało? Tombik. Tombik? To, zrób nam najście kawałek. Tak. No, dawaj. No dobra, to czas spróbować tureckiego jedzenia. Dzisiaj według internetowych klasyfikacji to jest jedna z lepszych krajów w Stambule, więc będziemy próbować kanapki Tombik. Zobaczmy, co to będzie. Okay, so two. Nie, ja chcę ten. Okay, so no, sorry, one more time. 180, 200, 100, 150, okay? So finally four. 1, 2, 1. Perfect. And
Hello? Okay. Yeah? Okay. And also... And to the drink? Picie. Drink? Wait a moment. First prices? The bigger? Wszyscy mówią, czy mówi się po angielsku? Elia robi, po czym mówisz i on nie nic nie rozumie. Tak. Albo mieliśmy ten gdzieś, ktoś nam pokazał... Small, small, no. To zamówiliśmy. Zobaczymy, co to będzie. A to taki klasyczny chyba kebab. Taki, tak, nie? Tak. Tylko, że tutaj nie ma surówek tak jak u nas, tylko bardziej takie pojedyncze warzywa są bardziej. Ja sosu nie mam w ogóle. No tak, tak. Tak. Nie mam sosu. Wiem, bo I wasn't a whatever. A bu hoş geldin. Danego dnia moja redakcja jedna maszyna lekko. Ale w sensie dodatkowo do tych jakby ogólnych, tak, jakby? Tak, ogólnych, okay. Dwie tylko i ci fotograf, który jedzie tak. To kto może być jakby? Okay. Thank you. Thank you. Oczywiście nie będziemy nagrywać jak jesz, ale dałbym takiegoś pierwszego gryza, czy... A spojrzyj jeszcze na tego? To teraz jeszcze pokaż, że nie wiem, było pyszne, albo coś takiego... Pozdrawiam i polecam. Jak wrażenia kulinarne? Więc tak, jest to z baraniną. Jeśli ktoś jest fanem baraniny, to jest całkiem w porządku. Mięsko było bardzo dobre, natomiast coś, co różni to od polskiego klasycznego kebaba, to tutaj nie ma sosów. Ja jestem fanką sosów, więc... No, więc jest... zalałaś to keczupem. Więc zalałam to wszystko keczupem. Ale no, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to myślę, że się nie dowiedzie. Polecam. Dajesz okejkę. Daj okejkę. No takie no 10 na 10 to może nie, bo bym przesadziła, ale takie 6 na 10 i będzie. A tureckiego jedzenia byłaś już parę razy, a nawet może nawet paręnaście na różnych meetingach. Pasuje ci ta turecka jedzenie, czy właśnie niekoniecznie? Niekoniecznie, nie przepadam do końca za tureckim jedzeniem. Bardziej za tymi wszystkimi wypiekami, mają bardzo dużo wypieków i takie formy mi odpowiadają. Natomiast wszystkie kebaby i takie kanapki, to nie jest zdecydowanie coś dla mnie. Czyli co, czas na deser? Po dobrym obiadku musi być dobry deser. Dokładnie, to jest kolejny żołądeczek jest na deser. Hej.